Panie Adamie, jest pan członkiem zespołu Żuki, gitarzystą i też wokalistą. Chciałam zapytać właśnie, jak było ciężko przetrwać te czasy pandemiczne dla branży muzycznej? No lekko nie jest, ale my się wspomagamy razem, jakoś ta nadzieja, że pandemia zniknie, wrócimy do pracy, do grania, dodaje siły jakieś i liczymy też na to, że będziemy potrzebni jako muzycy, jako zespół. W ogóle wszyscy muzycy będziemy potrzebni słuchaczom i to wróci, to trzyma, to jakby tak przy życiu nadzieja. Mhm. Zespół rockowy, skąd zamiłowanie do rocka i skąd wybór na właśnie tego typu muzykę? To jest cudowna muzyka i na tej muzyce się wychowaliśmy, jakoś to cały czas nam brzmi i myślę, że grając tę muzykę jesteśmy autentyczni, bo nie udajemy nikogo, kim nie jesteśmy. Ta muzyka jakby nas troszeczkę, znaczy bardzo mocno określa nasze życie, naszą przyjaźń, to co robimy. Dziś było trochę coverów, ale też trochę autorskich piosenek. Z założenia to miał być koncert coverowy, bo historia rocka. My tak, dyrygent wybrał utwory, które, no, duży taki rozstrzał jakiś był. No nie sposób historię rocka przedstawić w godzinę, czy tam półtorej godziny. Mam nadzieję, że naszych utworów będzie więcej w tym programie, bo są fajne, fajnie zaaranżowane. Są dobre piosenki i mam nadzieję, że przy okazji coverów będziemy mieli szansę i taką możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Mm-hmm. A czy to był taki pierwszy koncert przy ampaniamencie właśnie orkiestry symfonicznej? Nie, my z orkiestrą symfonicznymi, z różnymi orkiestrami symfonicznymi za granicą i w Polsce gramy od 17 lat. O, proszę. Mamy zrobionych trzy programy napisane. W tej chwili się pisze właśnie ta historia rocka, gramy już drugą część. Taka romans taki i miłość z muzyką symfoniczną trwa już od 17 lat z Górką i to się fajnie sprawdza, my się doskonale czujemy w tym repertuarze, w tym szerszym brzmieniu. To dla nas jest święte, bo nie zawsze gramy, ale te koncerty przed pandemią odbywały się często. Mam nadzieję, że wrócą, bo to ciekawe brzmienie, jest ciekawe zupełnie i takie niepowtarzalne. Na koniec jeszcze zapytam, gdzie w najbliższym czasie będzie można usłyszeć zespół Żuki? Proszę mi wierzyć, że naprawdę nie wiem. Wiem, że w Bartoszycach za tydzień mamy zagrać koncert, a co będzie później, wszystko jest zagadką. Ja myślę, że trzeba oglądać telewizję, słuchać wiadomości jakieś, kiedy my tak naprawdę będziemy mogli w pełnej krasie cali na biało wrócić na scenę i śpiewać piosenki. Także tego nie wiem. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, kłaniam się, miłego dnia. Dziękuję.